najbardziej wzrosłyby ceny najszlachetniejszych asortymentów mięsa i wędlin, takich jak szynka, baleron, polędwica, kabanosy, kiełbasy suche i schab, których niedobór przy obecnym poziomie cen jest największy. Balada o szosie 7. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7, na dworce gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Czerwiec nas zastał, z dala od miasta, jesienią Konrad już na nas czekał. Pierwsze pieniądze właśnie zebrano, pojechaliśmy, ktoś musiał jechać. Naprawdę trzeba było coś zrobić, naprawdę gliny były na dworcach. I stąd te całe nasze jeżdżenie, szosą E7, dziwny autostop. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Nadzieję miałem bardzo niewiele, że na coś przyda się to jeżdżenie. Mówiąc po prostu, raczej myślałem, że to się znowu skończy więzieniem. 100 kilometrów to niedaleko, można się było w końcu pocieszać. Logicznie biorąc, mógł ktoś im spalić miejski komitet w miasteczku Cieszyn. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Kuba jeździła zwykle w soboty, wracała stamtąd jakby z daleka. Pamiętam dobrze to jej powroty, każdy z nas wolał jeździć niż czekać. Ta moja żona jest taka drobna, czasem jest całkiem trudno uwierzyć, że przesiedziała w więzieniu dłużej niż ta wariatka Angela Davis. Trzeba tam tej załodze, tych 40 paru zakładów, powiedzieć, jak my ich nienawidzimy. Im więcej będzie słów bluźnierstwa pod ich adresem, tym lepiej dla sprawy. Żądamy ukarania awanturników i warwołów. Nie pogodzimy się z tym, że nasze dobre imię podrywają jakieś grupy warwołów. Potępiamy z całą ostrością jako niegodne imienia Polaka.